Witam Was w kolejnym odcinku. Niestety nagrywam telefonem. Jak wiecie, byliśmy na wakacjach. No, wakacjach, na urlopie weekendowym ze Staszkiem. Takimi znajomymi jeszcze. I kamerę gdzieś na wcięło. A mówię, trzeba dla Was nagrać coś po urlopie. Stanę sobie w cieniu przy maszynce naszej. Trzeba nagrać coś po urlopie, bo już odcinka dawno nie było, mówię, odpoczęliśmy sobie, ze świeżą energią wracamy. No i co? Zaczynamy pracę, no nie? Przy pożniwne. Znaczy się Stachu to już tam potalerzował sobie, ja sobie talerzuję, ale nie wszystko. Piotrusiowi ostatnio talerzowałem, widzicie, o. Ciapuś tam talerzuwam i obciążnik 100 kg. No daje radę, bez problemu podnosi, tylko trochę buja ciapkiem, no ale mniejsza. Zaraz palimy sprzęta. O. Czekajcie, dziwnie mi się nagrywa telefonem dla Was, może dziwnie to wyglądać, ale co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, zbliżamy się do 30 tysięcy subskrypcji, także miło by było, jakbyśmy dobili je razem wspólnie, w sensie nowi widzowie jakby subskrybowali, bo niecałe 600 subskrypcji zostało do 30 tysięcy. Kurde, wąsik. O, fryzjer pan Mateusz Staszewski, pozdrawiam, Stachu. Obcinaliśmy się ostatnio właśnie ze Stachem na zmianę. I co? Chcielibyśmy dobyć 30 tysięcy, a przygotowujemy dla Was bardzo fajny specjal. Myślę, że Wam się spodoba. Coś, co kiedyś miało być i postaram się to załatwić. Także więcej informacji później, jak będziemy się zbliżać do tych 30 tysięcy, to może się uda, żeby na orkę albo na siewy ogarnąć taki fajny specjal. Także nie chcę Wam mówić, będzie to niespodzianka, nie? Także wiecie, ja sobie siadam na sprzęta. Uj! Ale dziwnie, jedną ręką nagrywać. Se zamknę, bo to se sprawdzałem ropę po piotrusiowym talerzowaniu. Czeka czy zadyga, bo ja mam problem z klemą. Nie, kręci. Wiecie, ta kamera tu przybliża. Ta kamera tu przybliża w telefonie. Więc będzie mi ciężko tak nagrywać. Jeszcze jedną ręką operować. Ja siedzenie muszę sobie poprawić. Będą mi palce, jak ty musicie mi wybaczyć, nie? Przydałby się taki stelaż, o! Taki stelaż, żebym mógł do Was mówić i byście mnie słyszeli i nie musiałbym tu machać. Wiecie co, widzowie? Jadę na pole, ciapek się zagrzeje i zaraz się będziemy widzieć. Jeszcze Wam poopowiadam. Pokażę Wam z boku, jak ciapek sobie radzi z talerzówką. Nie wiem, czy sobie nie wezmę jakiegoś pustaka, żeby postawić telefon, żeby Wam nagrać, jak to z boku wygląda, nie? Wiecie o co chodzi. Także dobra, jadę na polo i zaraz się widzimy, nie? Robota idzie. Jest jakiś mega efekt. Głównie to tak naprawdę na tą sternię, bo mam bardzo ciężką glebę na tym polu. Praktycznie cała na całym polu ślina. To. Coś tam robi, ale rewelacji nie ma, powiem Wam szczerze. No i poza tym, w porównaniu z tym, co robiłem u Piotrusia, a w tym wie tutaj, no to jest, powiem Wam, niebo na ziemię, nie? Tam się tak fajnie to lekko szło. Ma tę glebę taką bardziej lżejszą, jak wszystko. A znowu tu to jest taka glina, że tak trzyma. Tak trzyma ten grunt tutaj. Ale zaraz Wam pokażę, dojedziemy sobie tam do końca, że ślina tą ściernie, także to jest najważniejsze, nie? Jak na 30 możliwości tej talerzówki jest tak bardzo, że no miota po całym pasie. Ciapka, nie? Tylko talerzówka strzela, no. To. Bo jedynie obok tego drzewa jest lżejsza ziemia. Ta talerzówka wchodzi sobie cała, fajnie i to ładnie miesza, nie? No, widzicie. Nie chcę tu nic spryskać na tej ścierni, bo szkoda. Poza ziemią to atakować, ponieważ to wiecie, nie? To jest, wolę sobie mechanicznie go jakoś zwalczyć. No i co? Tak to wygląda. Ciężko mnie się nagrywa strasznie. Muszę ręką trzymać ten... Powiem Wam, że na tym polu. No ale
poradzę, zobaczcie jak podnosi. 600 kg w sumie koło. Na obciążnik 100 kg, to leżówka ponad 100 kg ten obciążnik. Zobaczymy go dokładnie może z Mateuszem. Ta leżówka jest 440-450 kg, także podnosi sobie dość gładko, nie? Hektar 30 w tym kawałku, bardzo fajne pole, takie szerokie. Spryk. Leciawka podnosi do góry, nie? Powiem wam. Czekajcie, odepnę sobie słuchawki. To sobie jeżdżę na słuchawkach. Opa! Jakaś tam stabilizacja w telefonie jest, nie? Nagrałbym wam, jak to z boku wygląda, ale no nie mam jak postawić tego telefonu. Nie mam gdzie go postawić, co najlepsze, nie? Tak byście zobaczyli, jak to wygląda z boku. Zrobimy wam takie fajne ujęcie. No i tak, skręcone są tak, ale że ten jest tak prawie na maksa, ten z tyłu też. No. Można by jeszcze dokręcić, ale nie ma sensu, bo te talerze się zbijają i wtedy to jest w ogóle ciapkiem miota, także... No, sobie daje radę ciapuś. Wszystko ładnie to pracuje, wywaliłem ten wentylator. Przewodnicę sobie... Chyba wytnę sobie takie wloty w tej kratce, bo... Co? No ta kratka jest taka, widzicie, bez tej kratki jak jest zimno, nie miałem problemu z temperaturą. A tu nie ma to co bym nie robił, kurde, zawsze temperatura jest wyższa, nie? I wetnę to i... O, i tak to działa się. Pakuje się na ciapka. Coraz gorące jest, strasznie duchota jest, nie wiem czy nie. Nie przejadę jeszcze dwa razy kółko nie zrobi. I nie odpuszczę, bo strasznie jest gorąco. No i... Sucho przede wszystkim, nie? Ciężko, że to idzie. Ze mnie się leje. Tragicznie, nie? No.
rzadko się zdarza, że tu siedzę na błotniku. No, pole skończone, wyrównał się ten środek, pojeździ sobie Bartek. Niech się uczy. Z wujkiem Bogusiem Ruskim często jeździ, to... No i... Puść gazu. No i kręć w prawo, w prawo, albo w lewo jak chcesz. W prawo, delikatnie w prawo, powoli, powolutku. No i odbije lekko w lewo, będziemy zawracać. Lekko w lewo. Leciutko w lewo. No i tak, Bartek się uczy, elegancko, zadowolony? Fajnie się jeździ? Tak? Sygi się mały jeszcze. I wjedź znowu ten środek. Już będzie ta górka wyrównana, tu, środeczek, tu. W prawo, lekko, w prawo. O. Tu. Poczekaj. No i już, opuszczaj delikatnie. Delikatnie w dół. I gaz do oporu. Opuszczaj, gaz do oporu. O. Aż za bardzo. O. Aż ściągnęło teraz. Jedź, ja ci pomogę. W lewo trochę. Poczekaj, jedź. Pokażę jak. Jedź. O, tak jedź. Tak, teraz. Trzymaj prosto. O. Potem się bronami to w lewo troszkę. Żeby koło szło tą bruzdą, tu nie? O, i w prawo. O, i prostuj. Żeby koło szło tą bruzdą. Potem się bronkami przed orką wyrówna. Na resztę będę musiał pryskać tamto pole z boku. I tam. Stary, że pokazuje palcem. No i tak, jedziemy cały czas do przodu. Pogoda dopisuje, 25 stopni jest teraz, fajny wiaterek chłodny, także pięknie się robi. Zrobimy przygodę z talerzowaniem na razie. Resztę dopiero będę talerzował, jak już prysnę. Młody zadowolony? Tak? No państwo do kamery, a nie. Bo nie słychać. No tak. No i elegancko. Talerzowaliśmy, wracamy sobie już. Wracamy sobie, ja dla was robię odcinek i co? No i widzimy się pewnie w następnym odcinku, nie wiem jakim. Mateusz tam dla was pewnie przygotowuje również odcinek skoszenia. No i pewnie u mnie też skoszenia będzie. Będziemy kosili tą dzierżawę tu z boku, zubim siany i może coś jeszcze. Zobaczymy jak to wyjdzie, także bądźcie na bieżąco i dziękujemy za oglądanie. No i co? Trzymajcie się. Nara. Pomachaj widzom.